Dawno nikt tak nie pisał o wojnie. Najbliżej panu, pewnie się pan nie zgodzi, ale mnie się tak wydaje, że do Józefa Mackiewicza, może trochę do Buczkowskiego. Porównanie do Józefa Mackiewicza wydaje mi się wielkim komplementem. Ja nie ukrywam, że to jest jeden z moich najważniejszych dla mnie powieści pisarzy polskich. Uważam w ogóle Sprawę pułkownika Miasojedowa za jedną z największych polskich powieści kiedykolwiek napisanych. Mimo że jest to powieść taka, powiedzielibyśmy, bardzo tradycyjna w formie, prawda? Klasyczna w formie, taka bez eksperymentów formalnych, powiedzmy, i tak dalej, ale tak, to jest bardzo ważny dla mnie pisarz. Jest z polskich pisarzy chyba najważniejszy w ogóle, więc mogę się chętnie zgadzać. Mówię o tym dlatego, że u pana trochę wygląda to tak jak u Mackiewicza, to znaczy nic nie ma heroicznego w wojnie, a jak już jest, to tylko wtedy, gdy bohater próbuje w to uwierzyć. No zgoda, rzeczywiście jak tak to wygląda, chociaż ja też nie chciałem, żeby Morfina była książką o wojnie i chciałem, żeby tam wojna jakby zeszła na drugi plan, prawda, w jakimś stopniu. Wydaje mi się, że chyba rzeczywiście wojna tam jest na drugim planie, bo to jest przecież czas po kapitulacji, więc tak naprawdę tam nie ma żadnych działań wojennych jako takich, prawda, w trakcie. A dlaczego związek między Polską a Niemcami tak bardzo pana zajmuje? Pojawia się w Wiecznym Grunwaldzie i tam się on pojawia jako taki miłosny, ale tematyczny splot, powiedzmy. Tutaj uosabia go dosłownie główny bohater. Znaczy tak, to jest dokładnie tak, jak pan mówi. Mi niedawno ktoś powiedział, że ja w ogóle piszę cały czas jedną książkę i to być może rzeczywiście tak jest, że ja piszę cały czas jedną i tą samą książkę. A dlaczego ten związek wydaje mi się ważny? No pewnie dlatego, że to są jakieś dwie tradycje, z których wyrastam, prawda? Ja jestem Ślązakiem i jestem polskim pisarzem, w tym sensie, że piszę po polsku, myślę po polsku, jestem zanurzony w polszczyźnie, w polskiej kulturze, a z drugiej strony cały obszar kultury niemieckiej w ogóle był zawsze jakby blisko i był, nie geograficznie, prawda, ale był zawsze obecny jakby i to widać wszędzie na Śląsku, w wychowaniu, w jakimś takim, nie wiem, etnicznym charakterze Ślązaków, w tym, jak przestrzeń wygląda, w tym, no we wszystkim po prostu. No, u mojego dziadka w biblioteczce chyba stoi więcej książek po niemiecku niż książek po polsku, prawda. No więc to... Ernst Jünger też? Czy? Nie. Ernst Jünger nie, ale... Nie, dziadek taką klasykę jakąś tam. Goethego najwięcej jest, jakieś takie dzieła zebrane i tak dalej. Konstanty Wideman to bon vivant, bywalec, morfinista, kurcz i zdrajca. Sam tak o sobie myśli, ale kim jest tak naprawdę? Człowiekiem wydrożonym? Człowiekiem bez właściwości? Czy jest człowiekiem bez właściwości? Nie wiem. No to jest człowiek, który próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jest. I w sumie wydaje mi się, że jest to jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek sobie stawia. I nie jestem pewien, czy na to pytanie w ogóle można znaleźć odpowiedź, tak ostatecznie rzecz biorąc. Nie? I być może o tym jest po prostu ta powieść, no, że o to, jak człowiek staje wobec tej wielkiej odpowiedzialności, odpowiedzenia sobie na pytanie, kim jestem, które bohater powieści cały czas sobie zadaje. No i żeby jakby nie uprzedzać faktów ani lektury, to chyba nie znajduje odpowiedzi do końca na to pytanie, kim jest, bo nie jest ani Niemcem, ani nie jest Polakiem, ani nie jest pół Niemcem, pół Polakiem. Nie jest oficerem, mimo że jest oficerem, więc cywilem też nie jest. Jest narkomanem, a trochę nie jest narkomanem. No i takim właśnie jest kimś pomiędzy. A czego mu brakuje? Czego mu brakuje, żeby stał się pełnym człowiekiem? Bo to chyba do tego on dąży, żeby zostać człowiekiem, żeby otrzymać jakąś taką pełną indywidualność. Wydaje mi się, że on próbuje być człowiekiem samym przez siebie. Człowiekiem, który jakby chciałby, który, człowiekiem, który chciałby przekroczyć określenia
jego samego, jakie narzucane mu są z zewnątrz przez historię przede wszystkim, prawda? Przez wielką historię. No i pytanie brzmi, czy to można zrobić? No, jemu się raczej nie udaje. W Morfinie wszystkie silne postaci to kobiety. Tak. Ja tak pół żartem, pół serio bym powiedział, że to jest trochę feministyczna powieść. No, jednym z plusów pisania książek jest to, że można się dowiedzieć wiele ciekawych rzeczy o sobie, prawda? Ja to mówię teraz całkowicie bez przekąsu, mówię to zupełnie na serio, bo o Wiecznym Grunwaldzie na przykład dowiedziałem się, że jest powieścią satanistyczną, kazało mi, jednak skłoniło mnie do jakiegoś przemyślenia sobie pewnych rzeczy. I, no i rzeczywiście, kiedy nad tym pomyśleć, to prawda, że wszystkie silne postaci w Morfinie to kobiety i to kobiety poruszają głównym bohaterem. Główny bohater jest bierny, jest poddany woli kobiet różnych, które jest matka, która się jakoś tam takim wielkim cieniem zawiesza nad jego życiem, prawda? Jest jego żona, która ma go, mówiąc najdelikatniej, w garści. Są to jego różne kochanki, którym on jakby zawsze i dosłownie ulega, prawda? I nawet jakaś ta powiedzmy nieudana przemiana głównego bohatera jest wywołana przez jeszcze kolejną kobietę, ale to też nie chcę uprzedzać lektury. Bo wszyscy mężczyźni, albo przynajmniej prawie wszyscy w powieści są tacy, oni są niepełni w jakiś sposób. Niby Konstanty za niczym mówi, że do kobiety tylko z batem, ale gdy idzie do kobiet, to tak naprawdę... Tak, to one trzymają bat. Czego brakuje mężczyznom? Kobiety są, a mężczyzna musi w jakiś sposób ciągle swoje istnienie potwierdzać? Tak, to jest chyba dobry trop. To jest chyba dobry trop, co pan mówi. No. Jakiś, o ile dobrze pamiętam, bo mi to jakby przyjaciel relacjonował, ale bardzo mi się spodobało takie z jakiegoś prawosławnego teologa takie zdanie, że... A może nie, przepraszam, to nie prawosławny teolog, to Nowosielski mówi. Tak, ja to czytałem w biografii Nowosielskiego, dobra, już sobie odnalazłem adres. Mówił, że mężczyzna ma ciało, a kobieta jest ciałem. I to jest jakiś taki ten, jakieś te oddzielenie mężczyzn, odcięcie mężczyzn od własnych ciał, jakby patrzenie na siebie z jakiegoś dystansu właśnie w pewnym sensie skutkuje jakąś niepełnością. No, tak mi się wydaje. Szczególnie w takich czasach próby. I wtedy to jest jakoś często zagłuszane taką jakąś wojowniczą retoryką, prawda? Jakimś heroizmem, który w istocie jest heroizmem. Ja nie chcę temu heroizmowi niczego imować. On w istocie jest heroizmem, tylko że... On często jest jakby jakąś, nie wiem, jakimś opatrunkiem na jakieś rany, no, tak mi się wydaje. Jeszcze bym na chwilę do postaci kobiecych wrócił. One są dla mnie chyba nawet bardziej intrygujące od głównego bohatera. Tam jest Helena, ona jest taką matką Polką. Jest Salome, uosobienie kobiecości, uświęcona Hetera. I szalona Katarzyna Wileman, która jest jakąś kobiecością pierwotną, może wielką matką. Skąd takie obrazy kobiet w pańskiej prozie? Nie mam pojęcia skąd tak naprawdę. No bo czy pyta pan o inspirację, to ja nigdy nie potrafię odpowiedzieć na żadne pytanie o to, co mnie inspiruje, bo nie wiem, co mnie inspiruje. Wie pan, to mi się coś po prostu, jakieś rzeczy mi się lęgną w głowie i ja mam chyba niewielką kontrolę, czy niewielką świadomość w ogóle procesu twórczego. Do mnie rzeczy przychodzą już w jakichś takich dość skończonych formach i ja nie wiem, skąd one mi się biorą, nie? Czasem mi się coś śni i to potem mi się jakoś ten, no nie panuje nad tym w jakimś wysokim stopniu. No nie jest to tutaj na pewno najmniej właściwym tropem byłyby jakieś próby, nie wiem, jakiegoś dekryptażu takiego biograficznego, bo to jakby tutaj nie ma żadnych związków, prawda? Ja mam szczęśliwe pełną i szczęśliwą rodzinę, jakby mam dobrych rodziców, w ogóle wszystko mam dobre w życiu, więc to jakby nie jest to próba jakiejś terapii, prawda, własnej. Nie wiem, może to jest właśnie poszukiwanie jakichś takich najbardziej podstawowych archetypów kobiecości. No.
Dwa elementy, tak według mnie przynajmniej, wybijają się najmocniej w pana powieściach. Mówię o Wiecznym Grunwaldzie i o Morfinie, bo te dwie znam. Z jednej strony jest ciągły taki post-freudowski konflikt Erosa z Thanatosem, konflikt między śmiercią i miłością. Z drugiej ciągle wybijają się takie pierwotne siły, tutaj przywoływane za pomocą kobiecego głosu, który jest w Willemanie, który do niego mówi. Poza tym jest pustka, brak sensu, wola nie istnieje. To jest chyba taka dość nihilistyczny obraz człowieka, człowieczeństwa. Wie pan, ja mam takie... I w sumie sam nie wiem, czy to jest skromne przekonanie, czy to jest może właśnie zbyt pyszne przekonanie, ale mam takie przekonanie, że moje książki są mądrzejsze ode mnie. Dlatego ja nie potrafię od panu odpowiedzieć na te pytania. No to jest jakaś interpretacja, której nie potrafię odrzucić albo uznać ją za nieuprawnioną, prawda? Ale nie potrafię jej też odeprzeć, a nie potrafię jej skontrować inną interpretacją. Więc no, skoro taki obraz się wyłania, to widocznie się wyłania, no nic na to nie poradzę. Różnie można Morfina odczytywać, a czy ona jest taka tak naprawdę wymierzona w tę polską martyrologię? Nie. Nie. Nie, ja uważam, że powieści są wymierzone w czytelnika. I to jeśli powieści mają z czymś się rozprawiać, to niech się rozprawią z czytelnikiem i to niech... Niech zabolą czytelnika, a nie... Ja nie mam ambicji, żeby rozprawiać się z jakimikolwiek mitami. I to się jakoś tam oczywiście dzieje, prawda, czasem, w różny sposób. I to można tak odczytać i ja nikomu znowu nie będę takich interpretacji wzbraniał, bo to nie uważam, żebym miał takie uprawnienia w ogóle, żeby komukolwiek zabraniać interpretowania sobie moich książek, jak się komu podoba, ale... Nie, na pewno to nie jest mój zamiar, tam rozprawianie się, prawda, bo to... No wydaje mi się, że to jest... Gdybym miał przystępować do pisania książki z takim zamiarem, to chyba bym jej nie pisał, bo byłoby mi, nie wiem, no, przykro poświęcić 2 lata życia na rozprawianie się z czymś, bo ja nie mam takich ambicji. Ja nie wiem... To pewnie by też nie wyszło. No tak, to chyba zwykle nie wychodzi. No, ja nie szczególnie wierzę w literaturę zaangażowaną, w cokolwiek. I to nie w literaturze. Czy to chodzi o jakieś zaangażowanie lewicowe, czy prawicowe, czy jakiekolwiek inne również, prawda? Jakieś inne sprawy. Ja uważam, że literatura powinna jakby służyć samej sobie i samą siebie propagować, a nic innego. To... Znaczy ja wierzę, że literatura jest jakby celem pisania powieści, a nie, że powieści są środkiem do czegokolwiek. O.